dzisiaj spotkaliśmy się w Sawkach na kolejnej już po tańcówce zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim, siedzibą Wysokim. Jak widać za moimi plecami, zabawa w najlepsze, w rytm tradycyjnej muzyki, ciepły, letni wieczór, bardzo przyjemna atmosfera. Tą świetlicę, tą strażnicę OSP w Sawkach i to całe otoczenie widać już z mostu jadąc z Zielnicy. Świetnie to wygląda, żeście się napracowali jako pracownicy gminy. Tutaj ogromny wkład Gminnego Ośrodka Kultury w dzisiejsze przygotowanie tej atmosfery, którą właśnie widać za nami. Rzeczywiście wygląda to ładnie, z daleka widać kolorowo. Dobrze, że pogoda dopisała, także największy urok mają właśnie tego typu potańcówki na świeżym powietrzu. Światełka, zmrok, doskonała okazja, żeby wyjść z domu, pobawić się, pośmiać, potańczyć. Potańcówka jest finałem dzisiejszych warsztatów, bo dodajmy, że projekt polega na tym, żeby najpierw się czegoś nauczyć, coś poznać, coś odkryć, a później podsumować. Dokładnie tak. Potańcówkę poprzedziły warsztaty muzyczno-taneczne z naciskiem na taneczne i rzeczywiście była możliwość przećwiczenia różnego rodzaju tańców tradycyjnych, tak aby móc później te umiejętności zaprezentować na dzisiejszej scenie. No chyba, że ktoś ma talent taneczny jak ja, wtedy raczej w roli obserwatora. No ale panie wójcie, nie jest pan sam. Pan Tadeusz Sawczuk, widzę, że po raz trzeci tańczy z miotłą, więc musiał też pewnie się uczyć. Tak, nasz radny Tadzio Sawczuk bardzo ambitnie uczestniczy we wszystkich potańcówkach. Miotłę pokochał. I zeszłorocznych, i tegorocznych, także widać, ewidentnie widać talent muzyczny. Widać talent. Pozdrawiam Tadeusza, dziękujemy za rozmowę. Dziękuję serdecznie.